Cześć, w imieniu administracji portalu youtube.com witam Cię bardzo serdecznie w materiale, w którym odpowiemy sobie twierdząco na pytanie, czy Niemcy są źli. Ale żeby nie było tak prosto, na sam koniec zastanowimy się, czy na pewno są aż tak źli, jak się nam wydaje, że są źli, czy może są mniej źli, no ale generalnie konkluzja będzie właśnie taka, że są źli, więc spokojnie. Lusitania. Lusitania. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o zatopieniu Lusitanii. Pierwsza wojna światowa, czyli konflikt trwający od 1914 roku, w dużym uproszczeniu zasadza się na starciu takich dwóch sojuszy. Pierwsze to państwa Ententy. Entente cordiale. Czyli z francuskiego serdecznego porozumienia. Chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o Francję, ale też Rosję i Wielką Brytanię, także Belgię, Serbię, później też Stany Zjednoczone, wiele państw. Z drugiej strony mamy tak zwane państwa centralne, czyli Austro-Węgry, Niemcy i Imperium Osmańskie. Dla nas, z punktu widzenia tej opowieści, najważniejszy jest trójkąt pomiędzy Niemcami, Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi. Patrząc na mapę, widać, że państwa centralne, właśnie na przykład Niemcy, są w dość nieciekawym położeniu, dlatego że to na nich spadnie największy wysiłek wojenny, no i będą musieli walczyć na dwa fronty. Z jednej strony z Francją, z drugiej z Rosją. Po chwili okaże się także, że od północy, pomimo tego, że mamy morze, nie jest to dla Niemców bezpieczna przystań, dlatego że Wielka Brytania bardzo szybko będzie starać się zdominować także tę arenę działań wojennych. No bo pierwsza wojna światowa to jest walka wszędzie, gdzie tylko się da. Mamy olbrzymie, nieznane wcześniej w swojej skali starcia na lądzie, mamy walki w powietrzu, no i walki na morzu. I każdy z państw biorących udział w tym konflikcie specjalizuje się mniej lub bardziej w każdym z tych rodzajów działań. Dla przykładu Francja i Rosja już na samym początku staje się jasne, że angażują olbrzymie siły w walki lądowe, a Wielka Brytania, korzystając z tego, jak przez lata budowała swoją potęgę, tworzy olbrzymią sieć kontroli morza. Niemcy muszą łączyć wszystkie te elementy, żeby odpowiedzieć na po prostu przewagę przeciwników, ale stawiają bardzo mocno na marynarkę wojenną, a konkretniej na floty okrętów podwodnych. Niedługo po tym, jak Wielka Brytania wypowie Niemcom wojnę, dojdzie do takiego wydarzenia, które znamy w historii jako blokada morska. To po prostu odcięcie dostępu dla danego miasta, albo w tym przypadku dla całego kraju, od dostaw, od szlaków komunikacyjnych, szlaków handlowych morskich. W zależności od tego, na jakie dane spojrzymy, mówi się, że około 500 000 osób umrze w Niemczech w trakcie wojny bezpośrednio przez fakt tej blokady, bo nie będą mieli dostępu do leków, ale przede wszystkim do pożywienia. Ta blokada morska była tak skuteczna, że na samym początku wojny, jak jeszcze pół Europy się nie wymordowało i nie zagazowało i nie zostało się jasne, że jesteśmy tak naprawdę orangutanami z kijami bejsbolowymi, społeczeństwo międzynarodowe zareagowało bardzo krytycznie na to, twierdząc, że to może zbyt poważna sprawa. No później okazało się, że nikogo to nie interesuje, ale Niemcy momentalnie musieli zacząć zwalczać to zagrożenie, które blokada spowodowała. Najważniejsza odpowiedź to ogłoszenie tak zwanej nieograniczonej wojny morskiej. Okręty niemieckie wypływające na Bałtyk, czy później też na otwarty Atlantyk, będą atakować wszystkie cele, które nie należą do państw sojuszniczych. Nieważne, czy są to cele wojskowe, czy są to cele jakieś cywilne, czy są to statki handlowe. I chociaż naprawdę ciężko się Niemcom dziwić, bo bardzo szybko, jak tylko zaczęła się wojna, większość okrętów cywilnych albo handlowych przewoziła państwom Ententy zaopatrzenie, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, to dalej jednak koncept strzelania do niemogących się bronić okrętów i zatapiania okrętów przewożących setki albo czasem nawet tysiące osób też wydaje się być dość skrajny. No i na te deklaracje społeczność międzynarodowa zareagowała równie, a może nawet trochę bardziej krytycznie, no i się wyrównało i już wszystko było w porządku, mieliśmy wojnę, tak jak wydaje się bardzo logiczne. W momencie, w którym wybuchła wojna, spadło zainteresowanie i chęć podróżowania i pływania sobie po Atlantyku, na którym grasują niemieckie U-boty. Cieśnina Ormuska czy wybrzeże syryjskie w naszych czasach też raczej nie stanowi najbardziej atrakcyjnego kąska dla planujących wakacje tatusiów. Nie znam się na ofertach biur podróżnych, ale zakładam, że w takie miejsca się nie pływa. W każdym razie wtedy większość osób nie chciała ryzykować. Lusitania dalej funkcjonowała zupełnie normalnie. No i osoby, które były na tyle odważne i chciały przeprawić się przez Atlantyk, mogły to zrobić. Na początku 1915 roku, po tym jak okręt został dostosowany do pływania właśnie na niebezpiecznych wodach, czyli zmieniono nieco barwy, wprowadzono nowe procedury, okręt zabiera na pokład prawie 2000 pasażerów i wyrusza z Nowego Jorku do Liverpoolu.
Neapolu. Sama ambasada niemiecka wykupywała miejsce w gazetach i wielokrotnie odradzała osobom, które chciały wejść na statek, czy to na Lusitanie, czy na jakikolwiek inny, żeby tego nie robić, no bo mogą się narazić właśnie na zatopienie przez ubota. Na dwa dni przed wypłynięciem Lusitanii kolejne takie ogłoszenie finansowane przez ambasadę niemiecką zostało opublikowane, ale nikt się tym jakoś szczególnie nie przejął, bo dalej 2000 osób wypływa na otwarte morze. Po pewnym czasie Lusitania pokonuje większość Atlantyku i jest już niedaleko wybrzeży Irlandii. Kilka dni wcześniej w tym samym miejscu doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Neutralne okręty zostały właśnie przejęte przez ubot, ale zostało to zrobione w sposób bardzo humanitarny, to znaczy zgodnie z zasadami takiej dobrej, uczciwej walki na morzu. Łódź podwodna zamiast wystrzelić torpedy, podpłynęła do statku handlowego, weszła na pokład, zrobiła inspekcję, zabrała załogę z tego statku, a następnie odpaliła torpedy w pusty okręt, żeby zatopić to, co na tym okręcie się znajdowało, ale oszczędziła załogę. Swoją drogą, taki kodeks i w ogóle takie zasady dobrej walki w trakcie walki są moim zdaniem bardzo ciekawym tematem. Może zrobię o tym coś więcej, zobaczymy. Tam, gdzie płynie Lusitania, robi się na tyle niebezpiecznie, że brytyjska admiralicja nadaje komunikaty, nawet nie przejmując się tym, czy je szyfruje, czy nie, a także później po jakimś czasie prosząc o dokładne współrzędne, po to, żeby móc przekierować eskortę, po to, żeby po prostu okręt na pewno był bezpieczny. Kapitan statku odmawia jednak podania koordynatów, dlatego że zakłada, że ostrzeżenia nadawane przez admiralicję są troszkę na wyrost, a właśnie podanie tych współrzędnych byłoby kluczem do trumny, no bo jeżeli zostałyby one rozszyfrowane przez Niemców, no to po prostu byłoby pozamiatane. 7 maja 1915 roku łódź podwodna U-20, która swoją drogą została wyprodukowana w naszej Stoczni Gdańskiej, znajduje się w odległości, w której może dostrzec Lusitanię i około godziny 14, kiedy identyfikuje okręt, kiedy stwierdza, że okręt nie należy do sojuszników, odpala torpedę, która momentalnie zatapia okręt i w niecałe 20 minut umiera ponad 1000 osób. No bo z okrętu, który przewoził prawie 2000 pasażerów, uratowało się niecałe 700. Do teraz nie wiadomo, dlaczego U-20 nie zachował się tak, jak w przypadku poprzednich swoich przejęć, gdzie humanitarnie najpierw pozwolił załodze opuścić okręt. Prawdopodobnie wynika to z tego, że na łodzi podwodnej średnio da się zmieścić 2000 osób i później je gdzieś przetransportować, albo też szalupować wszystkie te osoby. Ciężko stwierdzić, no dość powiedzieć, że torpeda została odpalona. Opinia międzynarodowa tak mocno skrytykowała Niemcy i tak bardzo wielu wrogów narobiła sobie tym niemiecka admiralicja, że kanclerz Niemiec, dowodzący w trakcie wojny wszystkim, co działo się w kraju, kazał każdorazowo potwierdzać, że cel, który ma być atakowany przez uboty, jest celem wojskowym. Co prawda w trakcie wojny jeszcze trzykrotnie Niemcy dostaną zezwolenie na nieograniczoną wojnę morską i później znowu zostanie ten zakaz wprowadzony, dlatego że Niemcy balansują właśnie na tej krawędzi w miarę tego, jak sobie radzą na wojnie. Jak się później okazało na podstawie raportów z tego, jak tonęła Lusitania, część magazynu stanowiła amunicja i właśnie broń, która miała wesprzeć wysiłek zbrojny Ententy, więc można powiedzieć tak niepopularnie, że Niemcy właśnie zatopili cel wojskowy. No, ale jest to opinia bardzo niepopularna, a w tamtym czasie w ogóle nie było o tym mowy i propaganda brytyjsko-amerykańska podkreślała jasno, że jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. Ostatecznie Stany Zjednoczone dołączą do wojny w 1917 roku i ciężko znaleźć tutaj bezpośredniego połączenia z zatopieniem Lusitanii. Jest to jednak dalej historia niezwykle ważna i tym bardziej ucząca, bo pokazuje nam, że nawet w trakcie wojny mamy do czynienia z mechanizmami dyplomatycznymi i z takim balansowaniem na tej krawędzi, na co może pozwolić sobie kraj w wysiłku zbrojnym. Tak samo historia Lusitanii i w ogóle nieograniczonej wojny morskiej pokazuje bardzo dobrze, jak wygląda walka z przeciwnikiem, który słabnie. I trochę też pokazuje, że im lepsza twoja sytuacja w trakcie wojny, tym więcej miejsca na narzucanie jakichś moralnych standardów i mniej takiego przyciskania w myśl maksymy, że to cel uświęca środki. Tak jak powiedziałem na początku, odpowiedź na pytanie, czy Niemcy są źli z tej historii, wychodzi raczej twierdząca, ale nikogo nie usprawiedliwiając, chcę pokazać wiele odcieni tej szarości na niemieckich hełmach. Mam nadzieję, że ten odcinek to było dla Ciebie coś nowego i wartościowego, że zastanowisz się nad tym, co dla Ciebie znaczy nieograniczona wojna morska. Zapraszam Cię do oglądnięcia reszty moich odcinków, do wysłania tego filmu komu chcesz, ale wybierz
17 osób i wyślij do tych 17 osób ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję i serdeczne życzenia miłego dnia.